Po dość długiej przerwie chciałem wam serdecznie powiedzieć cześć ode mnie. I cześć ode mnie. Od Krisa, słuchajcie, nowe miejsce, nowa szansa. Nigdy tu nie byliśmy, dość daleko od Chicago, na południe tymczasem, nie na północ jak zawsze. Jesteśmy w stanie Illinois, a resztę wam opowiem o jeziorze później. Jakie ryby? Krapi. Krapi i white bass. Krapi i white bass. Ryby może, które nam się uda znaleźć. Pierwszy raz jesteśmy tutaj, nie znamy jeziora, zobaczymy co będzie. A tymczasem wam pokażę fajną sprawę. Uwalniam okazy, wiadomości wędkarskie i w oddali na moim troku. Także pakujemy się na boata, zaraz wrzucamy do wody i płyniemy na ryby. Słuchaj, Krisu, zanim wypuszczę cię na wodę, spróbuj opuścić silnik i odpalić go. Palił? Woda idzie? No nic, łódeczka wylądowała na wodzie, a my tymczasem idziemy do Krisa. Przechodzimy do wędkowania. Dość duży wiatr jest, buja łódką, spróbujemy, zaraz wam pokażę, rozłożymy tylko sprzęt i wyciągamy przynęty i łowimy. No, Krzyś już ma zaczep, a ja przywiozłem parę gum od Piotrka Matusiaka, Realistic Shed. Zobaczymy na jedną z tych przynęt, nie znam tego zbiornika. Gumy wyglądają rewelacyjnie, Piotrek. I teraz spróbuję z takiej jaskółki. Tak mi szkoda, jakbym miał urwać tą przynętę tutaj, bo wiem, że na Wisconsin River o wiele bardziej by się przydała. Na główkę mustada założę. Krzyś, za chwileczkę, jak tylko założę główkę, potrzebuję, żebyś nam pokazał swojego kija nowego na ten sezon. Ok? Za chwilę będę go składał. Zakładam na niego jakieś przynęty. A ty jeszcze nie wyjąłeś go? Nie wyjąłem. Taką jaskółę założę, nie wiem. Tu ponoć łowią mniejsze ryby, ale go big or go home, jak to mówią Amerykanie. Są zaczepy? Są zaczepy, ja już urwałem. O matko, to może nie powinienem takiej przynęty zarzucać. Ale piękna jaskuła, zobacz, Krzyś. Jaskuła piękna. Realistic shot. Jako ryweczkę. To jest na sandacza. Miałem przed chwilą fajne takie szarpnięcie dwa razy. Tak trut trut. Przynęty, Krzyś. No ogonek może pociągnęło coś. Tak, ale to... O, to jest duża przynęta, wiesz. Nie, no to teraz kotwica już się zaprze o spadek. Zaraz chwileczkę do spadku dopłyniemy, wiesz? Moja opinia, spójrzcie. Piotrka Matusiaka, Realistic Shed, przynęty. No, no, przepięknie wykonane, przepięknie. Piotrek, Mistrzostwo Świata, masz u mnie plus i jestem dla ciebie na tak. Krzyś, jezioro niezbyt przyjacielsko nas wita, co? Coraz mocniejszy wiatr się robi, a ja przeszedłem na lżejszy kijek Avida, St. Croix Avida, i do tego dam srebrną cykadę, która nie schodzi zbyt głęboko. Postaram się ją przeciągnąć po spadku. Kij ten bardzo dobrze oddaje brania cykady, znaczy pracę cykady, i chcę zobaczyć, czy w ogóle coś się skusi na nią. A miałem rybę. Miałem rybę przez moment. Tylko nie wiedziałem, czy to ryba, czy co, i nie zaciąłem. Wiesz o tym? Zobaczysz na filmie, jak nie wierzysz. Krzyś szuka cykady, nie masz? Ja ci dam. Zacząłem poszukiwania. Jutro dokupimy, jak trzeba będzie. Spójrzcie, ile przynęt. Ja myślałem, że... A pokaż koguta z Polski, co przywiozłem z Rybomanii.
tutaj, wszystko jest, tutaj jest. Kogut, czerebaszka tam jest, czy czerebuszka, o. Może z tego zarzucimy. Z memsiora? Albo z tego. Jerki? No nic, za chwilę przerwy zrobimy, bo troszeczkę ten wiatr daje nam w kość, a tymczasem Krzyś wam pokaże, co sobie kupił na nowy sezon 2017. Jeszcze nie używał. Trzeba złożyć. Opowiedz coś o kiju. No kij Lumisa. Pokaż. IX. To jest kijek G Lumisa. Jeżeli taki kijek weźmiecie do ręki, ten kijek nie waży nic. Ten kij jest tak lekki, jak słomka do Pepsi. No nic, kij jest naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo drogi. To jest 8,6 kij, medium heavy, to jest średnio twardy kij ze szybką końcówką. On ma szybką szczytówkę. Kije G Lumisa, zresztą jakbyście poryli troszeczkę w internecie, to już są naprawdę z bardzo wysokiej półki. Na niesamowitym Shimano korku, dolniku całym, uchwycie. Przelotki są bodajże tytanowe, oczka mają. No i kij kosztuje w granicach ilu? $500. $500, tak. Do tego przychodzi Stradic. 3000 Stradic, tytanium. Ile? No praktycznie tyle samo. Też, ponad $300. Słuchajcie, kij jest przygotowany na nowy sezon. Krzyś jeszcze go w ogóle nawet nie używał. Będzie go testował w tym roku. Zobaczymy, ja osobiście strasznie mu polecałem ten kij z tym kołowrotkiem. Sprzęt jest super. Ja przed chwilą miałem rybkę, która się odpięła. Wcześniej miałem branie na cykadę. I będziemy łapać dalej, tak? Ty na co będziesz łapał? Ja spróbuję cykadę, spróbuję Fire Tiger cykadę. Fire Tiger cykadę. Może podzielać. Jesteśmy na jeziorze. Jezioro to jest częścią elektrowni atomowej. A jak się te elektrownie nazywają? A Boże, nie Xenox, tylko to są Accelor. Exxon. Exxon. To jest najnowszej generacji elektrownie atomowe Exxon. I to jest właśnie część jeziora, która chłodzi reaktory atomowe. Temperatura wody na dzień dzisiejszy 60 parę stopni. Ta woda nigdy nie zamarza. Zamknęli przejazd pod mostem. Kiedyś prawdopodobnie było można płynąć dalej, tam gdzie wypływa woda z reaktora, schłodzenie reaktora, teraz nie można. Przy tych kamieniach, później się ustawimy wzdłuż tych kamieni, tam mogą być white bezy, wiesz? Mogą być white bezy, wyciągnąć. No. No nic, próbujemy Krzyś dalej, tak? Próbujemy. Siedzi. Siedzi ryba. Zobacz co. Panie kolego, mały kura sandacz. Mały sandacz złowiony. Ja cię, weź go w rękę, słyszysz? No ciepły jest, na pewno. Cieplutki jest, ale ciepły. Mały sandacz na... Bye, bye. Kolejna ryba, Krzysiu. Przechodzę do akcji z pomarańczową główką jigową, która jest zamalowana. Do tego mam specjalny przyrząd. Ciach. Główka już jest czysta. Zakładam główeczkę. Szybko złączkę. Troszeczkę poślinić. I wędruje dwójeczka, kopyto seledynowe. O, trafa ma ładną rybę. Ładna ryba. Ładna ryba jest, na gumę. Ale najpierw przyłożyło ryba. To był sum. To nie ryba, to był sum. No Krzysiu coś złowił. Co to? Smallmouthik, zobacz. Largemouth to jest. To jest malutki largemouth. Ważne, że bezik, pokaż. To jest malutki bezik. No, wypuść rybkę. Hop. O, Krzysiek zarzucił dopiero wędkę. I co tam masz? Sandacz? Nie. Sandacz, nie taki sandaczyk był? O. Mówi mi, że tu sandaczy nie ma. No, jak goście nam mówi, że trzeba jechać na Iri. Rybka. A, już ładniejszy był. Shit. To wyciągniesz na siłę do góry? Nie ciągnę na siłę, tylko kamerę włączałem i jak kamerę włączysz, to on się zawsze poluzuje. Już był większy. Ha.
To jest właśnie przerypane. Chcesz nagrać jakiś materiał i wiesz, pilnujesz tą kamerę i popuścisz rybie na chwilę napięcie i ona się zaraz odpina. To był taki, wiesz, jadalny. 16 plus. No, już ładnie walleye był. Krzysiu, dzisiaj... Nie nakręcać. Proponuję tak, bułka z polskiego sklepu. O, jaki zimny nożyk. Bułeczka z czym? Z paprykarzem szczecińskim. Bułeczka dzisiaj będzie rozcięta na pół. Bez niczego. Nie nałowione, nie ma co smarować. Nie ma. Paprykarz, tak? Tak. Paprykarz szczeciński. Ten stary taki, bez Delikosia, bez delikatesowy, duma, tak jest. Niczego. Chłopie, tam stara reklamówka jest zmielona. Bo tam ten dziwny kolor no, za bardzo taki ładny. Podejrzany był. O, zobaczcie, i paprykarzyk na bułeczkę. Coś tutaj stołu nie mamy, nas buja. Buja, bo wieje. A do picia poproszę whisky z kolą. O, dziękuję. Mountain Dew jest też bardzo rewelacyjny. I bułeczka, i Mountain Dew. O, klas. Paprykarz to chyba ryby do tej co, to? No paprykarz i ten. Ryby i papryka. Krzyś mówi, że znalazł. Co znajduje się w paprykarzu szczecińskim? Jest tak. Troszkę ryby. Dużo sosu z papryki. Zmielona uszczelka spod głowicy z kutra rybackiego. I stary kalosz Bosmana. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to rozwiewamy je teraz w tym momencie. Paprykarz szczeciński, tylko stary musi być. Znaczy nie chodzi mi, że stary, że... A nie z tych nowych jakiś tam z łososiem. Tak. Tylko zwykły stary z czerwoną farbą do malowania ramy. I Krys nie jest kucharzem. Krys jest kucharzem. Krys skończył wyższą szkołę gotowania. Postanowiliśmy zmienić miejsce wędkowania, bo tam już się nic przestało dziać, tak? Zero nul, nic nie bierze. Ale fale tutaj się porobiły. Płyniemy w taką wnękę. Jezioro jest ogromne, nie? 26 mil? Facet mówił, ma? 26 mil, no. Ile? 150... Nie. 5000 hektarów? Tak. 5000 hektarów, no to kawał zbiornika. Patrz, jak brzegi wypukane, że drzewa aż wpadają do wody. Rybokalipsa. O, żeż ty. I co to jest? Naprawdę nie mam pojęcia zielonego. Najgorsze, że nie chcą brać, nie? Całe stada. Ściągnę spławik. Nagramy, jak to wygląda z drona.
wracamy dronem. Chris na spławik sobie zrobił i o. O, ładny ten. Patrz jaki krapi. No to piękniśmy tutaj załatwili. Ale krapis, ja cię sunę. No i trzeba się szybko przerobić, bo mi zaraz ryby wyłapie. Pokaż jeszcze raz do kamery. Daj, ja go pokażę. Albo ty pokaż tak bliżej, zaprezentuj całą rybkę ładnie. Piękna rybka. Krapis. Z dużą paszczą. Z dużą paszczą. To jest white crappie, ta, nie? To jest white crappie, tak. Piękna. No. Dobra rybka. Dobra, no. O. Bye bye. Już jedzie Chrisowi spławik, spójrzcie. Siedzi. Ha. I ryba. I krapi. Poszedł mój. Siedzi u mnie. Jak to jest? No. Miałeś dwa cale, nie mieć wcale. Ale mi zażarła. O. O, ten ładny. Ha? Ale krapi biorą. Widzę właśnie. Bardzo ładny krapi. Pokaż go jeszcze raz. Bardzo ładny. No. O. Ale masz frajdę, co? Piękne krapi. Na masło? No. O, jak już przytapia, patrz. Daj mu chwilę, niech on sobie pociągnie. Nie tni jeszcze. Tak, jak przytapia spławik. Siedzi. No. Mały krapik? No. Rybka jednak jest rybka, co? Ładny? O, bluegill na rybkę, ja pierdziu. Ale jak zer... Co? Serio. No jaki drapieżny. Żeby bluegill na takiego minousa wziął. O, ja tutaj zarzucam Akrisu na rybkę, ciąga jednego za drugim. No kurde, taki zarzut to nie zarzut. Ładne chłopie krapiki. Piękne krapi. Tak. O, tam chciałem zarzucić. O, he. Trzeba chyba rybkę żywą założyć, bo Chrisu mi skopie dzisiaj torbę. O, patrz jaki tłusty. No. Piękny krapiś. O, zapakował rybkę do twarzy. Wypuścił. Ja tu się zaplątałem. Aha. Coraz większe. Coraz większe sztuki wyławiasz. Słucham? Mówię, że coraz większe sztuki wyławiasz, Chrisu. Tak jak to mówiłeś, gdzie na Narwi? Zobacz, taka piękna. No. No nie piękna rybeczka. Piękne, piękne. Krapi są najlepsze spod lodu. Dlaczego wypuszczam? Zwróciłeś uwagę, że je wypuszczam cały czas z jednej strony? No. A one wszystkie do brzegu płyną. Tak. Bo tam jest ich dom. One kompas mają chyba w głowie, co? A to chyba albo tam dopłynie, albo ryba dociągnie. No nic, dzisiaj trochę rybek już było złowionych. Krzyś, trochę nie nagrywaliśmy, prawda? Trochę nie nagrywaliśmy. Nowe miejsce, za bardzo nie chcemy robić wściekłej atmosfery, bo za chwilkę telefony się będą urywać. A Krzyś wam chce powiedzieć, bo Chrisu, co ci przypomina takie wędkowanie? Takie wędkowanie przypomina jak lata, no jak byłem dzieckiem. Jak mi ojciec na ryby wziął, nie wiem, miałem 6-7 lat.
podobało mi się to, a później po prostu sam chodziłem nad rzekę Narew. I na Narwi krapi łapałeś? Nie no, krapi nie łapałem na Narwi. Pierwsze moje ryby, takie co samodzielnie łapałem, pamiętam, robiłem spławik z pióra, aha, gumeczki, mały haczyk i muchy łapałem. O, na muchy. Na muchy. Było nieraz tak, że złapałem, nie wiem, może ich ze 100. Ryb? Tak, takie uklejki czy oklejki. A, ukleja, no. A później, jak to już człowiek podłapał co i jak, pamiętam, gotowałem pszenicę, jeździłem, torf wykopywałem do wiadra, robiłem kulę pszenicy, aha, z ziemniaków. No i dzień wcześniej chodziłem ze swoim kuzyniakiem, z Mariuszem, chodziliśmy i rzucaliśmy. No, pierw, jak to kiedyś, pierw do wody się weszło, zaczęło się, czy jest głęboko. Aha. Te kule się rzuciło i na drugi dzień się łowiło. No i naprawdę... O, patrz. I naprawdę ryby się łowiło, płocie grochowe. Coś dynda mi z pławikiem. Leszcze. Leszcze, no tak. No i tak się zostało. A fajny taki relaksik teraz jest. Siedzimy i na spławik łowimy ryby. No to jest już... Taka odskocznia troszkę, co? Inaczej. Spokojnie, zatoczka, fajnie. Miejsce warte uwagi oczywiście dla nas. Mhm. Daleko tu trochę jechać, ale miejsce warte uwagi naprawdę. Jezioro nazywa się na On. Edward Ącki. Edward Ącki. Bardzo fajne, bardzo. Nie było dosyć dawno pozdrowień, ponieważ nie było filmików. I zaczniemy od Rakosia i Szczupaka. Rakoś i Szczupak mają pozdrowienia. Ktoś pozdrawia wędkarzy z Wamagu. Nie wiem, co to jest Wamag, ale pozdrawia ktoś. Ktoś pozdrawia Plastusia od Króla Wikingów. Plastuś, masz od Króla Wikingów pozdrowienia. I Marcin Olak również ma pozdrowienia. Nie udało się spotkać na Rybomanii. Mateusz i Dominik mają pozdrowienia. A na koniec ma Rafał Stępień z Zamościa. Te osoby macie pozdrowienia tu przy sałatce. Dzięki Chrystusie dożywia. A ja chciałem pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie, których udało mi się spotkać na Rybomanii w Poznaniu. Zaczynamy dzisiejsze targi od teamu Pleciona. Witamy, witamy. Pokarmują się. Proszę bardzo, wafle ryżowe z mielonką i z kawą. Jesteśmy niewyspani. Cześć wszystkim. Poznań targi. Siemanko. Team masz Pleciona. Pożyczyć banknot? O jakim monominale mówimy? To jest stanowisko teamu Pleciona. Przejdziemy tak chwileczkę zobaczyć, o, tutaj następne podkarpia, Carp Genesis. Zajdziemy do Genesisa zobaczyć. Czołem chłopaki. Cześć, jak tam dzisiaj zdrowie? Dobrze, dobrze. Jest, bo było. Jest moc? Będą parę. Jest moc? Będzie zaraz. Gotowi na klientów? Nie. Słucham? Nie, jeszcze nie. Właśnie chłopaki z Huka TV się szykują. A dasz? A to rozstanie tak po prostu? Nie. To zawsze inaczej. Dwie osoby mają przyjść po kubki odebrać, bo im obiecałem. No. Załapiemy z za rogu Łukasza. Siema. Ryby. Dzisiaj ciężko. Dzisiaj ciężko. Zejdziemy zobaczyć na chwilę na wiadomości wędkarskie. A tutaj holują karpia. O, cześć. Tak wyglądają wiadomości wędkarskie. A tu karp Max. Siema.
Gdzie pójdziesz, tam trafisz. A my tu chwycimy Majkiego, jak sobie działa. No, WhatsApp. WhatsApp. Zajęci wszyscy są ostro, zobaczcie. Stanowisko. Super, ludzie. O, no nic, wracam do was na chwilę. Sorry, nie za dużo materiału mogę nagrać, ponieważ ciężko jest przedostać się gdziekolwiek. Byłem troszeczkę na wiadomościach wędkarskich wcześniej z chłopakami u Sebastiana, później robiliśmy live na wędkarskiej korbie, a teraz usiadłem u Majkiego na stoisku, żeby chwilkę odpocząć, bo za chwileczkę trzeba iść znowuż pod gigantyczne akwarium nagrać małe przedstawienie. Majki ma tam pokaz, przynęt, a w akwarium. No i cóż wam mogę powiedzieć, taka impreza to jest coś niesamowitego. Potęga, potęga. Jest bardzo dużo ludzi, spójrzcie. Teraz jest taka chwila przerwy. Jedna tura wyszła ludzi, druga tura przychodzi, wraca i... Siema, ty. O, siema, z Wyborkiem nagrywamy materiał. Jest Majki. Ty zobacz, o której godzinie mam wyjście na akwarium. O, Majki szykuje się. Pójdę sobie bublerki. Słuchaj, bo przyjdź, jak my będziemy na akwarium, naprawdę, bo, bo Zaborek ze mną na akwarium wychodzi. Właściciel poszedł na papieroska. Kurwa, tak jak na rewiturandu. No, że... Nie. Zrobimy trzymajcie się na razie. Z Zaborkiem na akwarium. Gdzie byłem niesamowicie zaskoczony frekwencją i ilością sprzętu i chciałbym powiedzieć z tego miejsca, przyznać się szczerze, że wielu z was wędkarzy tam w Polsce, w Europie jesteście o wiele lepszymi wędkarzami od nas, znacie wiele więcej technik. Ja jak słuchałem niektórych kolegów, to byłem w szoku. Także rybomania była super. Jedno co na rybomanii mi się nie podobało, zabezpieczenie rybomanii. Chodzi mi o kamery. Ja wiem, że to nie jest Piotrka wina, organizatora. To jest wina targów, no i ochrona. W ogóle nie było ochrony, także może następnym razem Piotrek będzie większy nacisk nakładał na zabezpieczenie, żeby nie było tyle kradzieży, co się odbyło teraz. A tak poza tym było wszystko perfekcyjnie. Dziękuję wszystkim za spotkanie. Nie będę wymieniał, bo brakłoby mi dzisiaj dnia. Świetni jesteście. Dzięki, a ja łowię dalej, gdzie Krzysiu je śledzika. Sałatka. Śledziowa. I namówiłeś. Krzysiu łyżką wyjada sobie konserwę. A gdzie masz tą... A, tu masz swoją surówkę. Słuchajcie, no to na łódce cały dzień siedzieć, to się chce jeść. A w takiej pogodzie jeszcze to kurczę. No i mamy... Czyli zrobił w domu sałatkę ogórkową i sałatkę warzywną, do tego konserwka i bułeczka i gitara, nie? Pyszne, pyszne. Bo Krzysia, nie wiem czy wiecie, ale on z wykształcenia jest kucharzem. No, nigdy, no nie wstydź się, nie wstydź się, że jesteś taki twardziel, ale kucharze są kucharze. Krzyś wie, jak na przykład zrobić upiec prosiaka narożnie i zrobić tiramisu. Umiesz? Nie. Nie. Ale jak debolaja by wam zrobił, to by wam nosy uciekły z zapachów do pewnej części ciała. Dobra, konsumuję. Mam rybę na plastik, ale malutkiego bluegilla będę miał. No nie, taki mały. Zobacz. Ty, jakie one kurwa jasne tu te ryby wszystkie są, co? Zobacz. Bo to granica Stanów jest. O, o, jak ładnie przynurzać zaczyna. Poczekaj, niech go podciągnie troszeczkę. Prowadzi go, nie? O, to jest krapi na 100%. Nie jest krapi. Nie? Czekaj, niech go zechla. Krzyś, bo ryby trzeba szanować, bo pewnego dnia znikną jak praca w Radomiu. Na tym rogu tam, na winklu? Tak czy owak, zaczep jest. Nic, trzeba stąd. O, ja tu już po zawodach jestem. Wędkarski. Tak. Udarłem przynętę.
Postanowił Chrisu przestawić łódkę w miejsce bardziej osłonecznione. Ale ta wyciągarka, spójrzcie, jak ona pięknie chodzi. Minkoty. Niesamowicie. Zaraz zobaczycie, jak wyjedzie, tylko że będzie chyba cała zamulona, co? Tak, zostaw ją, nie wyciągaj całkiem. Zassała dużo mułu. A ja sobie w tym czasie haczyk przywiążę. Zapnij pasy. Zapiąć pasy. Co tutaj mamy? No na pewno nie haczyk. Muszę dać haczyk, bo się urwała przynęta na słonecznione miejsce. O, siostra mi wiberem ładuje, ale nie mam tutaj internatu za bardzo. Ale jechał z pławi przez moment. Jedzie? Dabu by był i spieprzyliśmy oboje. Wbiliśmy się w niezłe stado. Patrz, patrz. No kurde, siedzi. Ale jakiś maluszek. No ja taki maluszek, ty. No. O, to jest normalny krabi. Tak. Nie taki maluszek. O, patrz. Pięknie. Wbiliśmy się w ładny krabi. Ty chłopie, on taki hak rąbnął. Widzisz, one na plastik nie chcą brać, na żywą rybkę jedynie. Ładne kraty. Ale zwinęło spławik. O, coś, ale pięknie. O, o. Coś ładnego. O, to będzie ładna krapi. Ładny krapi. Ładna ryba. Ładna ryba, no. Ładna krapi. Ładna krapi, tak. Ty, ten to już jest, holy krapi. Patrz, jaki byczek. O, skubaniec. No bracie, ten to już jest przepiękny. To aż go zmierzę. No. Zobacz. Przepiękne krapisy. 12? 12 cali. No to już piękny jest. Ładnie wypuść go, bo zasłużył. O. Tak, trzeba z rybkami. O, o. Patrz, jak ładnie odpływa. No. Wy tam nie widzicie, ale o, na brzegu, tam na wprost. Może jak się dobrze przypatrzycie, jak są te trzy drzewka z jednego miejsca wyrastają. Urwałeś? Wszystko. Ach, pięknie. Wiewiórki, takie jak w Polsce. U nas nie ma. Twój spławik. Twój spławik będzie tam stał teraz cały czas. Na koniec będziemy spławić, to tam go wezmę pod wpływem. Powiem tak, że musiałem ściągnąć sztuczną przynętę i dać żywą rybkę, bo nie złapie się nic. Nie chcą brać. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Spójrzcie, już jedzie. Już jedzie krapi. A, puścił. Patrz, jak zasuwa, patrz. I siedzi. Pięknie. I siedzi. Ryba. O, ryba kalipsa. Jak zasuwa, patrz. Co to jest? Strajbes. Nie. Krapi, ale jaka duża też. Ty, ale jak walczy, patrz. Ole bykus, jasny gwint. Ty, patrz, co ma na grzbiecie. Nigdy nie widziałem takiego. Patrz. No. Co to jest? No, to jest elektrownia atomowa. To nie jest elektrownia atomowa, kolego. To jest skóra alfa. Samiec alfa. To tak ja. Nie, kurwa. To tak jak ja. Spójrzcie. Piękny, zobacz, ile ma ten. Tutaj jest. Duże ryby, piękne ryby. 12 praktycznie, prawie 12 ma. No. Chodź tu, chodź, bo ty kujesz troszeczkę rybka. Piękny, piękny. Zamkniemy na łóżku, skończą? Tak, skończą. Albo nam się dzień skończy. Skończą nam się rybki. O, teraz zaciął. Małe coś znowu. No. Ten to już naprawdę ma. O, to bezik jest. Małe coś znowu. Aha. Krapi mały, no.
jak zwykle kończymy przy łódce. Dzień był całkiem udany. Świetny. No moim zdaniem jako pierwszy taki dzień ciepły to był dobry. Rewelacja. Ryby połapane, parę wolai, krapi było naprawdę multum. Czego można więcej chcieć? Świetne łapanko, dobre jedzenie, świetnie spędzony dzień na wodzie. A jutro? Widzimy się na rzece. Na rzece. Również w Illinois. Także do zobaczenia, bądźcie dzielni i czekajcie. Do jutra, trzymajcie się. Cześć.